Jakiś czas temu postanowiłem zmienić komputer na nowy. Mój obecny laptop niestety się troszeczkę zestarzał, nowe gry na nim już tak średnio chodzą, a filmy, które robię, renderują się dosyć długo. Generalnie coraz bardziej praca na nim staje się coraz bardziej uciążliwa, w związku z czym postanowiłem nie tylko przesiąść się na nowy komputer, ale też zamienić go na komputer stacjonarny. Laptop przestał już być dla mnie sprawą atrakcyjną, no bo specjalnie nie korzystam z jego mobilności, a co więcej, kupienie komputera o takiej specyfikacji, jaką chciałbym w wersji laptopowej, po prostu wiązało się z dużo większym kosztem niż w przypadku takiego komputera stacjonarnego. Co więcej, nie chciałem też Maca. Po prostu wiedziałem, że Windows to jest to, na czym chcę pracować, a kupienie Maca z podobną specyfikacją skończyłoby się głównie tym, że dołożyłbym kilkaset złotych, jeśli nie kilka tysięcy więcej. Sprawa jest o tyle ciekawa, że gdy usiadłem już do komputera i zaczynałem rozglądać się za podzespołami czy za złożonymi komputerami, okazało się, że to jest dosyć trudne. Tych poszczególnych elementów jest dosyć sporo. Jeszcze na dobrą sprawę trzeba wiedzieć, jak one do siebie pasują i każdy poszczególny element również rozkminić pod względem kilku specyfikacji, które każdy z tych elementów opisują. W związku z tym postanowiłem stworzyć serię filmów, które pozwolą Wam szybciej takie decyzje podjąć niż ja je podejmowałem, dowiadując się coraz to nowych rzeczy z dnia na dzień. Mi zajęło to naprawdę dosyć dużo czasu, bo chyba nawet 2 tygodnie szukania prawie codziennie po kilka godzin różnych informacji na temat procesorów, kart graficznych itd. W związku z czym spróbuję tę wiedzę skondensować i przekazać ją Wam w kilku ciekawych filmach o wszystkich podzespołach. Dzisiaj zaczniemy od wstępu. Moim pierwszym krokiem było pogadać z bliskimi znajomymi, którzy znają się co nieco na komputerach. Okazało się, że to nie był najlepszy wybór, bo pomimo tego, że przyznaję, że dowiedziałem się co nieco o obecnie panujących trendach w świecie komputerów, to skończyło się na w sumie kłótni pomiędzy różnymi, że tak powiem, pomysłami, jak najlepiej kupić komputer. No bo z tym kupowaniem komputera jest troszeczkę tak, że oczywiście potrzebujemy wiedzy, ale z drugiej strony wchodzi tutaj też element takich naszych osobistych preferencji. Okazało się, że trochę jak z zakupem samochodu. Jeden woli mieć nowy samochód z salonu, z gwarancją, nie wiem, Volkswagena Polo, a drugi w tej samej cenie woli mieć 10-letnie BMW z 300-kolnym silnikiem. Na dobrą sprawę w obu jakby podejściach nie ma nic złego. Kwestia preferencji, kwestia gustu. Więc ja musiałem sobie wyrobić własny zestaw wiedzy, no bo swoje preferencje do tego, jaki komputer bym chciał mieć, już miałem. Moim pierwszym pomysłem na zakup komputera było zastanowienie się nad komputerem już złożonym, czyli takim zestawem, który ktoś stworzył za mnie i sprzedaje go już w całości. No to oczywiście zaoszczędziłoby mi trochę czasu zarówno przy składaniu, jak i zastanowieniu się nad tym, czy te części do siebie pasują. Postanowiłem wybrać się do okolicznych sklepów. Jednym z nich była MediaMarkt i tam niestety okazało się, że generalnie takie sklepy zasypane są laptopami, więc ten wybór takich standardowych pecetów jest dosyć niewielki. Na dobrą sprawę było ich tam kilka, no ale spróbujmy przyjrzeć się jednej z ofert. Sprawdźmy, ile takie podzespoły kosztują w internecie. Procesor Intel i3 4150 kosztuje około 550 zł. 8 GB RAM-u DDR3 około 150 zł. Grafika GT 730 to około 300 zł, dysk 1 TB to około 250 zł, płyta główna, przynajmniej zakładając, że w środku jest jakaś lepsza płyta główna, ja wybrałem nawet troszeczkę lepszą, no bo ma ta proponowana przeze mnie więcej wejść, to 500 zł, obudowa to 200, klawiatura i mysz około 100 i Windows 8 to około 400 zł. No i tak oto, bez specjalnego zastanawiania się i szukania, mamy komputer za 2450 zł zamiast tych tam około 2800 z MediaMarkt. I to na dobrą sprawę, bez zagłębiania się w jakieś specjalne oferty czy promocje, których w internecie pełno. W związku z tym wiedziałem, że szukanie komputera w sklepie stacjonarnym to nie jest najlepszy pomysł, więc przeniosłem się oczywiście do internetu. No i tam na stronach typu Computronic czy MediaMarkt tych komputerów jest do wyboru setki. Szczególnie takich złożonych, możemy sobie nie dość, że wybierać pośród setek komputerów, to jeszcze na dobrą sprawę każdy z tych komputerów możemy dowolnie konfigurować. No więc na tą chwilę wiedziałem, że chcę kupić komputer, że kupię go raczej przez internet, natomiast
ten ogromny wybór nie sprawiał, że coś, ten wybór stawał się łatwiejszy. No bo jeśli mam taki ogromny wybór, jest kompletna dowolność konfiguracji oraz każda oferta takiego złożonego komputera to po prostu taki marketingowy bełko, taki on jest 3 razy szybszy od konkurenta, no nie pozwolą mi podjąć dobrej decyzji. Więc musiałem po prostu przejść przez tą mękę szukania informacji o każdym z podzespołów. No i dzisiaj chciałbym się skupić na tym, jakie te podzespoły musimy kupić. Taki minimalny zestaw, który pozwala nam tworzyć komputer. Zobacz. Na pewno będzie nam potrzebny procesor, czyli serce naszego komputera. Procesor wkładamy do płyty głównej, która łączy wszystkie podzespoły do kupy. Następnie potrzebujemy troszeczkę RAMu, czyli pamięci operacyjnej takiego szybkiego dostępu. Dysk twardy, na którym zapiszemy nasze pliki. Zasilacz, który odpowiednio doprowadzi moc do wszystkich podzespołów oraz możliwe, że kartę graficzną, czyli taki dodatkowy procesor, który pomoże nam wyświetlić bardziej skomplikowaną grafikę. No i oczywiście wszystko musimy wsadzić do jednego pudełka, czyli potrzebujemy jeszcze obudowy. Można by się pokusić o napęd DVD czy Blu-ray, ale bądźmy szczerzy, jeśli mamy dzisiaj dostęp do internetu, to czas zapomnieć o tym typie nośnika danych. Z drugiej strony, można by tą listę skrócić o kartę graficzną, ale koniec końców przecież chciałbym na nim też w coś pograć, więc zostaje. No dobra, ale to chyba nie jest takie proste, po prostu wybrać z każdej kategorii, z każdego podzespołu najlepszy element w stosunku cena do jakości, na jaki pozwala nam budżet i gotowe. No niestety nie. Te wszystkie podzespoły muszą pasować do siebie w odpowiedni sposób, więc nie dość, że musimy wiedzieć dla konkretnego elementu, co chcemy od niego uzyskać, jak szybko ma być karta graficzna i chcemy mieć miejsca dyskowego, ale musimy też wiedzieć, w jaki sposób te wszystkie elementy ze sobą się łączą. I na to poświęcę kolejne filmy, gdzie wytłumaczę dokładnie, na co warto zwrócić uwagę przy każdym z podzespołów i w jaki sposób elementy komputera ze sobą się łączą. Ok, na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę. A jeśli czekasz na kolejny film i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o procesorach, o kartach graficznych, to subskrybuj mój kanał. Dzięki wielkie.